Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 7 sierpień 2020 rok. Teraz skameruję sobie drugi mój rój, który wyszedł, który został usadzony 19 czerwca. Co tu słychać w gnieździe u tej rodziny? Do tej rodziny jeszcze nie zaglądałem. Dostawały cukier, syrop. I co teraz tu w tej rodzinie słychać? Jak odrobiły lekcje? No tu jest piękny zapas z jednej strony tej paszy cukrowej. Ten plaster muszę dobrze odczepać raczej, żebym sobie gdzieś matki nie zgubił. I zobaczymy, jak tej rodzinie idzie robota czerwiowa, bo od 19 lipca nie ma tak dużo czasu. O, to taka robota zatrzymana z węzą. Tu co słychać? No tu jest coś cukru jeszcze nieskonsumowanego przez rodzinę. O, tu tak troszeczkę jest, ale te ramki powinny być zaczerwione, czyżby tu matki nie było? To jest pytanie. Co tu jest? No, cała ramka zaniesiona. O, proszę Państwa, to już nie cukier, tylko co? To już nie cukier. O, tu jest są larwy. No cieniutko ta matka czerwi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ramek czerwień będzie prawdopodobnie. Bardzo cieniutko ta matka czerwi. Ten czerw taki jak na nowych plastrach, środkiem, kraje puste. Bardzo słabo to wszystko idzie. Rodzina mocno na pewno jest rozleciana, bo jest ciepło, nawłoć kwitnie. Tu jest czerw stary. No słabiutko z tym czerwiem. Mimo że ta rodzina ma coś z zapasu w ulu. To jest ramka ciemna. Proszę popatrzeć, ciemna ramka. Jak jest pięknie zaczerwiona. No niestety. Na jasnych ramkach bez obfitego karmienia można doprowadzić do kresu rodziny. A tu rodzina za plaster trutowy pociągła. Rójka. To znaczy, że tu była moc, tylko gdzie ta moc się podziała? Proszę, zapas, nakrop świeży.
i pyłek. No nic, tą rodzinę, tą matkę muszę pobudzić do odczerwienia. Skoro ma zapasy, nie czerwi, jak ją można pobudzić? Wiadomo, trzeba jej włożyć do gniazda ciemne plastry. No i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.